Pieniądze. Każdy chce je mieć, mało kto o nich chce rozmawiać. Polacy traktują ten temat wyjątkowo oschle i coraz częściej słychać narzekanie na ceny na sklepowych półkach niż konstruktywną wymianę zdań na tematy ekonomiczne. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami właśnie o pieniądzach, a zwłaszcza tym, jakie powinno się mieć do nich podejście, aby w zdrowy i zrównoważony sposób móc poruszać się w świecie finansów. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ludzie szukają pieniędzy. Ludzie lubią słuchać o historiach związanych z pieniędzmi. Ludzie w końcu poświęcają swój czas, zdrowie, relacje czy nawet życie, aby zdobyć pieniądze. W najgorszym razie ludzie są nawet w stanie zabić drugiego człowieka, aby zdobyć pieniądze. Jak widzicie, pieniądze są tematem niezwykle elektryzującym, co jednak zaskakuje. W Polsce o pieniądzach mówi się bardzo mało. Zarówno w kręgach zawodowych, przyjacielskich czy rodzinnych ten temat jest poruszany bardzo rzadko i o ile ktoś podejmie w ogóle ten temat, to zazwyczaj prowadzi on albo do kłótni, albo w najlepszym razie do oziębienia konwersacji. Dlaczego temat, który jest niezwykle ważny, jest traktowany przez większość z nas po macoszemu? Istnieje kilka powodów na tego typu zachowanie. Najczęstszym oczywiście jest to, że nie wynieśliśmy odpowiednich wzorców z naszej rodziny. To właśnie tam kształtuje się nasza osobowość i jeżeli w domu nie było mowy o pieniądzach, to nie mieliśmy na czym zbudować naszego przekonania na ich temat. Jeżeli, co gorsza, pieniądze były zarzewiem konfliktów i kłótni pomiędzy naszymi rodzicami, nic dziwnego, że mamy do nich takie, a nie inne nastawienie. Drugim bardzo ważnym miejscem, które powinno nauczyć nas czegoś o pieniądzach, jest szkoła. Ale i tam od lat temat ten jest omijany szerokim łukiem i zarówno przedsiębiorczość, jak i temat pieniędzy praktycznie nie istnieje. Kropkę nad i naszego postrzegania pieniądza stawiają współczesne media, które albo pokazują pieniądze od ich mrocznej strony, opisując czy to kradzieże, czy wyzyskiwanie innych, kreując w opinii publicznej przekonanie, że ci, którzy dorobili się większych pieniędzy, albo je ukradli komuś innemu, albo musieli oszukać państwo. Taki to obraz złego, skąpego i nieuczciwego bogacza panuje w świecie i często gęsto przekonuje nas samych do tego zdania. Jak więc widzicie, nie ma się co dziwić, że pieniądze postrzegane są przez wielu bardzo źle. Pomimo wszystko, ludzie z jakiejś przyczyny pragną ich i dążą do ich posiadania. Jeżeli chwilę się nad tym zastanowić, to pieniądze posiadają pewne cechy, które, jak się okazuje, wcale nie są czymś złym. Bo każdy z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że pieniądz to wykonana przez nas praca. Znakomita większość z nas pracuje i za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie w postaci pieniędzy. Czy jeżeli praca jest uczciwa i nie polega na przykład na kradzieży czy paserstwie, to czy jest to coś złego? Oczywiście, że nie. Pieniądz jest również własnością. Za określoną ilość pieniędzy nabywamy różnego rodzaju dobra, jak ubrania, żywność, samochody czy nieruchomości. Gdyby patrzeć przez ten pryzmat na pieniądze, to własność sama w sobie również nie jest zła. Posiadając pieniądze, wymieniamy je na przedmioty, dając innym pracę i nakręcając koniunkturę. W przypadku, kiedy pieniędzy nie posiadamy, nie możemy poszerzać naszej własności na inne dobra i nie wspieramy gospodarki poprzez naszą konsumpcję, ale również i przez podatki, jakie płacimy podczas całego procesu zarabiania pieniędzy i ich wydawania. Konsumpcja to nie jedyny atrybut pieniądza. Może być on również darem. Darem, który rodzice przekazują dzieciom, dziadkowie wnuczkom, ale i nie tylko. Pieniądze możemy darować potrzebującym, chorym, osobom, które dotknęło jakieś nieszczęście czy wypadek losowy. I tutaj ten atrybut pieniądza nie może zostać zaliczony jako coś złego. Dochodzimy więc do bardzo prostego wniosku. Pieniądze wcale nie są złe same w sobie. Są one narzędziem w ludzkich rękach, takim samym jak na przykład nóż, który może zostać użyty zarówno do krojenia chleba, jak również i do popełnienia zbrodni. Tutaj intencja człowieka sprawia, że dane narzędzie może zostać użyte w dobrym, jak i w złym celu. Skoro mamy już za sobą wyjaśnienie natury pieniędzy, czas odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, które zadaje sobie znakomita większość z nas. Dlaczego można, a nawet trzeba się bogacić? Wiele osób ma z tym problem, ponieważ wychodzi z założenia, że owszem, pieniądze są potrzebne, ale trzeba mieć ich tyle, aby starczyło na jedzenie, opłatę rachunków i skromne życie. Wszystko ponad to jest już niewłaściwe i może prowadzić nas tylko do złego. Czy jednak na pewno?
Gdyby tak było, rodzaj ludzki miałby się naprawdę źle. Gdyby nasi przodkowie nie posiadali wewnętrznej chęci rozwoju i ulepszania świata, nadal żylibyśmy w jaskiniach. Przecież to właśnie chęć rozwoju i samorealizacji sprawiła, że świat z roku na rok rozwija się coraz bardziej. Każdy wynalazek czy odkrycie usprawnia nasze życie i sprawia, że jest ono łatwiejsze i tym samym lepsze. Czy elektryczność jest zła, albo samochód? Czy budowanie coraz lepszych konstrukcji jest złe? Oczywiście, że nie. Każdy z nas ma w sobie zakodowane dążenie do usprawniania tego świata, a im lepiej to robimy, tym większe pieniądze zarabiamy. Popatrzcie na milionerów. Oni po prostu pomogli tysiącom lub milionom osób poprawić w jakiejś kwestii ich życie, a ci ludzie w zamian za to oddali im swoje pieniądze. Każdy z nas ma zaszczepione głęboko w swojej duszy pragnienie rozwoju i stawania się coraz lepszym. Tylko poprzez ustawiczny wzrost możemy się czuć naprawdę szczęśliwi. Rozejrzyjcie się dookoła. Od najmłodszych lat widać to wśród dzieci bawiących się w piaskownicy. Kto skoczy dalej? Kto trafi celniej? Kto przebiegnie pierwszy? Te zachowania nie przemijają z wiekiem. Przekładają się jedynie na inne aspekty naszego życia, a jednym z nich jest zarabianie pieniędzy. Oczywiście tutaj pojawiają się inne aspekty, takie jak chociażby zazdrość. Ludzie mają to do siebie, że uwielbiają porównywać się do innych. Widząc, że komuś wiedzie się lepiej, mogą tak na dobrą sprawę przyjąć dwie postawy. Albo zacząć zazdrościć drugiemu człowiekowi, albo powiedzieć sobie: hej, ja też tak chcę. Niestety, większość z nas wyznaje tą pierwszą postawę, co oczywiście przekłada się na to, w którym kierunku płyną nasze myśli na temat pieniędzy. Gdyby porównywać się mniej do innych, a patrzeć na to, jak wygląda nasz progres w życiu, dużo łatwiej byłoby nam iść przez życie. Okazuje się bowiem, że znakomita większość z nas osiąga progres w trakcie naszego życia. Zdobywamy wiedzę, przechodząc do kolejnych klas, rozwijamy nasze zainteresowania, chodzimy do pracy i kupujemy różnego rodzaju rzeczy. Gdyby popatrzeć wstecz i zastanowić się, gdzie byliśmy 10 lat temu, okazuje się, że znakomita większość z nas ma na swoim koncie osiągnięcia, a nie straty. Dlatego tak ważnym jest, aby pieniądze kojarzyć właśnie z naszymi osiągnięciami i tym, ile my sami zdołaliśmy osiągnąć w tym czasie. Zawsze trafią się ludzie od nas lepsi i gorsi. Tego nic nie zmieni. Takie jest po prostu życie. Wartością jednak każdego człowieka jest to, co robi on ze swoim życiem. Traktuje je bardziej jako dar, który można wykorzystać, czy też woli przeżyć je byle jak. Zbliżając się powoli do końca naszych rozważań na temat podejścia do pieniędzy, warto zwrócić również uwagę na jeszcze jeden fakt. Gdzie leży granica w zarabianiu pieniędzy? Gdzie jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć stop i nie iść ani kroku dalej? Tyle przecież się słyszy o gonitwie szczurów, o rodzicach, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci, ponieważ non-stop pracują, o rozbitych małżeństwach, które oddalają się od siebie przez pogoń za pieniędzmi. Tak, warto mieć granice i ich przestrzegać. Wtedy unikniecie tego typu sytuacji i ocalicie wasze życie. Zasada jest tutaj prosta. Za pieniądze nie sprzedaje się wartości, w które wierzymy. Nie sprzedawaj za pieniądze ani Boga, jeżeli w Niego wierzysz, ani drugiego człowieka. Nie kradnij, nie sprzedawaj za pieniądze swojej wolności, swojego rozumu, miłości i nadziei. Jeżeli będziecie kierować się tymi granicami, zawsze zauważycie moment, w którym przekraczacie je i zatrzymacie się dostatecznie wcześnie. Niestety, większość ludzi nie stawia sobie tych granic i nie wie nawet, w którym momencie przekracza je, niszcząc tym samym życie swoje i swoich bliskich. Dlatego też temat pieniędzy w wielu przypadkach traktowany jest przez ogół społeczeństwa jako coś złego. Jeżeli jednak zastanowimy się chwilę nad tym tematem, okazuje się, że pieniądze są po prostu jednym z elementów naszego życia. Czy boimy się ognia, gdy zapalamy zapałkę? Oczywiście, że nie. Kiedy jednak przytrzymamy ją zbyt długo w naszych palcach, możemy się poparzyć. Każdy z nas wie, w którym momencie wyrzucić lub zgasić zapałkę, aby się nie popiec. Tak samo powinno być w przypadku pieniędzy. Trzeba je poznać i nauczyć się, jak z nimi funkcjonować. Tylko wtedy będziemy mogli w pełni cieszyć się życiem i rozwijać nasze talenty na każdej płaszczyźnie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i nauczyło Was, jak należy podchodzić do pieniędzy i w jaki sposób się z nimi obchodzić. Zapraszam Was do lajkowania, udostępnienia, a także pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów, jeżeli to wideo się Wam spodobało. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.